Randa nigdy nas nie zawiodła. Witam was serdecznie. My jesteśmy dokładnie tu. Obok jest w ogóle niedaleko już misja główna. Ile tego tutaj jest? Wow. I... ale tutaj mamy jeszcze kontrakty. Te kontrakty też porozmawiamy. Wyjdziemy z tego. Obiecuję. Teraz odpocznij. Pomóc ci? Chciałabym powiedzieć, że bywało gorzej. Ale wątpię, by jakikolwiek zbieracz miał takiego pecha na pojedynczej wyprawie. Zbieracze? Z grupy Kerufa? Tak. Nie wiedziałam, że jesteśmy znani. Jesteście tu, by wykuwać zbroję. Tylko chyba coś musiało wam nie wyjść. Dokładnie tak. Kiedy znaleźliśmy świetne części walcoboków, myślałam, że się nam poszczęściło. Wtedy przyszła burza. Wywiała większość naszych rzeczy i pchnęła nas na obóz pełen wściekłych tenaktów. Uciekliśmy, ale kiedy burza ustała, znaleźliśmy się tu bez połowy naszej żywności. Narażeni na ataki maszyn i tenaktów. Możecie mi mówić Aloy. Pomogę wam. Randa, nie chcę pomocy za darmo. Może wynajmę cię do roboty? Podpiszemy kontrakt? Nie ma potrzeby. Tego wymaga honor zbieracza. Nie przyjmuję odmowy. Mówisz, że to miejsce jest narażone na ataki. Mogłabym wam jakoś pomóc w obronie? Wiemy, że tu niedaleko, gdzieś koło ruin, kręci się nadymacz. Zabij go, ale nie niszcząc zbiorników, a zrobimy z nich nowe pułapki. Otoczymy nimi obóz. Przygotuję kontrakt. To dobry plan. Okej. Okay. Weźmiemy wszystkie kontrakty. Żywności. Straciliśmy większość, uciekając przed tenaktami. Ale tylko kolcogrzbiet byłby w stanie to wyniuchać pod tym całym piachem. W sumie niezły pomysł. Przyjrzę się temu. Miło to słyszeć. A więc straciliście sprzęt? Tak. Nie mam pewności, gdzie może być, bo burza nami zakręciła, ale ogólnie pojęcie mam. To jest w kontrakcie. Jeśli przyniesiesz nam sprzęt, będziemy chociaż mogli odbudować obóz. Jakoś się urządzić. W wolnej chwili się tym zajmę. To nie jest zbyt wiele, ale mamy coś na wymianę. O, ciebie trochę kupię. Nie znalazłaś, czego chciałaś. Zdarza się. Okej. Kontrakty. Kontrakty za złom. Zrobimy je. Zrobimy od razu wszystkie trójkę. Naraz. Proszę. Aktywuj. Tutaj aktywowanie. Potem tu. I tu. Dobrze. Jedziemy. Będę musiała przeczytać kontrakty Randy. Poznać szczegóły. Dominuje kolco grzbieta. Dominacja Tau. Poznane. Ale to mogę go potem też zdominować? Czy muszę to odblokować? Odłożę to na później. Okej.
To gdzieś tutaj ludzie rany stracili swój prowiant. Powiedziała, że tylko kolcogrzbyt mógłby wyczuć go pod piachem. Chyba da się robić. Grzbiety. Świetnie. Jeśli jednego z domu minie, to możemy znaleźć problem po Sarany. Dobra. Ciekawe, czy pomożemy znaleźć problem. A, proszę. I musimy tutaj to wszystko przeszukać. Przeszukamy. Ten kolcogrzbiet pomoże mi znaleźć prowiant rany. Muszę go zaprowadzić w miejsce wskazane w kontrakcie. Randa mówiła, że gdzieś tutaj stracili część prowiantu. O kurde, no. Padło! Okej. No jeszcze jeden. Dobrze, teraz. No, ale fajnie, kurde, z nim tutaj. No. Idziesz? Dzięki za pomoc, kolego. Po pierwsze, napraw. Wciąż nie znalazłam prowiantu, Andy. Czekaj tutaj. Jeśli kolcogrzbiet wykopał prowiant, powinnam go ze sobą zabrać. A jak on... Prowiant Randy powinien gdzieś tu być. Muszę go znaleźć. No okej, ale ja nie wiem, jak tutaj mam to wszystko wykopać. Kurde, czasami... Dlaczego czasami ta muzyka tak kuźwa napieprza? Jeszcze tu jest.
No ja tutaj nic nie widzę. No. Może być trudno przez okoliczności. Spora część ruin jest pod miastem. Więc może tam jest zagrzewanie. Jeśli to prawda, zostanę się nagle przez jeden z budynków. Stań, 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 panie, stań. Nie trzeba jej, co tu dokładnie mam zrobić? Wsiąść? Okej, siadamy. Według kontraktu część powiętu powinna być gdzieś... Wsiąść. Chyba pora zejść. Aha! Powiedz, że coś masz. I on sam musi teraz poszukać. Rozumiem. Teraz to już szaje. Dobra robota. Zobaczmy, co tu ma. Więcej prowiantu, ale wciąż za mało po wszystkim. Może znajdę więcej w ostatnim miejscu z kontraktorem. Okej, jeszcze jeden. O. O. I tutaj jest niewidzialna ściana. Jaka bzdura. Jaka bzdura. Jeszcze brak amunicji. W końcu. O kurde. Mam go. Ja mam nadzieję, że poszukam tu prawdziwej błędy. Ale nie mogę bez kolca grzbieta. No! Teraz! Okej, mam zapasy. To chyba większość prowiantu Randy. Muszę go jak najszybciej zanieść jej ludziom. Thank you.
Ale spoko, że teraz mogę też takie maszyny używać. Oh yeah. Ognisko zawsze się przyda. Nie był to szybką podróżą, bo chciałam trochę. Na nim tutaj sobie pośmignąć. Znalazłam wasz prowiant. To może znów tchnąć jakąś iskrę w moją ekipę. Dziękuję. O, i proszę. Pełna zapłata. Dzięki. Okej, mamy. Muszę się zbierać. Powodzenia nam obu. Zawieruszone zapasy. Mamy to. Teraz... Ciebie zrobimy. Iście śledziska nadymiacza. Tu jesteś. Muszę załatwić tego nadymiacza tak, żeby nie uszkodzić wolka. Będę musiała uważać. Unika szeleg, jeszcze nie w jego woki na ładunki. Nadymiacz. Worek. Okej, w dupny nie mogę strzelić. Nie mogę to strzelać. Randzie potrzebny jest cały. Jeszcze raz. Ładnie. Kurde. Udało się. Proszę. I ludzie będą chcieli się tym zająć. No i mamy. A, to ty już jesteś moim ziomkiem? No, zajebiście. Dobrze, to my tutaj śmigamy z powrotem. Eloy, wróciłaś. Yep. Nadymacza już nie ma. Możecie zebrać części, żeby zabezpieczyć swój obóz. Dziękuję, Aloy. Dzięki temu ludzie będą lepiej spali. A to dla ciebie. Zapłata za dobrą robotę. Dzięki.
Bywaj. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Nietknięty nadymiacz. Idzie tam, Jamkuś, nowy franek. No i git. Okej, okay, misja, kontrakt na złom ciebie. Okej. Okay. Gdzie jest tutaj ognicho? I... Zbliżam się do źródła sygnału. Z tobą czułbym się bezpiecznie. Posłamy plotki. Jeden ze zwiadowców odkrył starożytne ruiny na południowym zachodzie. Sam do nich zajrzałem, ale nic nie znalazłem. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że coś przegapiliśmy. Chociaż pewnie przemawia przeze mnie rozczarowanie. Może następnym razem się uda. Okej, okay. Nowa ruina z reliktem. Sprawdzić, czy Oseramowie czegoś nie przeoczyli. Okej, okay. Idź w miejsce, gdzie ostatnio widziano sprzęt. No to nie mógł mi od razu tam pokazać, tylko tak naokoło. Ludzie Randy stracili sprzęt gdzieś w tej okolicy. Trzeba jeszcze raz przeczytać kontrakt. Tak, dla pewności. To musi być wózek, o którym mówił kontrakt. Ale nie ma w nim żadnego sprzętu. Lepiej przyjrzę się temu bliżej. Ktokolwiek zabrał sprzęt, zniszczył wózek. Może Fokus pokaże mi, co się stało. Pojemniki uszkodzone. Ślady szponów. Może to jastrząb błyski. Kolejne ślady szponów. Tym razem większe. Solar ptaka? Winowajca musiał zabrać sprzęt pozostawiony w wózku. Może jeśli zostawię jakiś złom, to go zwabię. I dowiem się, gdzie ma gniazdo. Chyba znalazłam przynajmniej. Zabij nornika. Jest nornik. Nara. Może znaleźć jakąś kryjówkę. Okej, idziemy do góry. Plazma nie zada zbyt dużo obrażeń. Nawet nie mam plazmy. Musi być gniazdo Solar Ptaka. Mam nadzieję, że znajdę tu sprzęt Randy.
Torki, ale musiałem kota wpuścić. Fuck. Mamy. Ale tam chyba był mały bug na górze. Bo tak śmiesznie ten nornik był już tak w powietrzu, on jednocześnie też trzymał kamień. To seramski sprzęt. Zabiorę się stąd przed powrotem Solar Ptaka i zaniosę to ludziom Randy. Nara. O, ognisko. Okej, więc... O, jak mam ognisko, to mogę od razu... Już. Mogę tak szybko. Tak. Tak, wróciłem. Mam wyposażenie obozowe. Więc udało ci się. Dziękuję, Aloy. Dzięki temu ekipa będzie miała trochę wygody. Zgodnie z naszym kontraktem, o to zapłata. Dziękuję. Wygląda na to, że zdołamy wrócić na ziemię niczyją, kiedy tylko ludzie nabiorą dość sił. Ale tak myślałam. Te części walcoboka, których chciałam użyć do budowy zbroi, straciłam je, kiedy wpadliśmy na ten aktów. Czy możesz je dla mnie odnaleźć? W przeciwnym razie wszystko pójdzie na marne. Wiesz może, gdzie mogą być? Zaznaczyłam obszar na kontrakcie. Wiem, że to niezbyt wiele. To zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję, Aloy. Ukończono kontrakt. Dwadzieścia sześć. O kurde, wow. Ale chociaż coś tam potem sobie odblokujemy. A z nowym frankiem to chyba szybko pójdzie. Mamy też tutaj relikt jeszcze. Mam tutaj od cholery różne rzeczy. Dobrze, to na tym etapie zakończę, w następnym śmigam dalej i trzymajcie się i do zobaczenia. A ja się przyzwyczaiłem do tego miejsca. Dzięki, że pomogłaś nam stanąć na nogi, Aloy.